jak widać. Janusz Kubicki pod gradobiciem pytań. To spotkanie z dziennikarzami zielonogórskich mediów. Tematy: kontrowersyjna wycinka drzew na wzgórzu Braniborskim oraz podsumowanie porannego spotkania z mieszkańcami. Jakie drzewa chcemy, żeby zostały tam posadzone? Prezydent przedstawił wszystkie dokumenty związane ze sporną działką, jakimi dysponuje Urząd Miasta. We wszystkich opracowaniach czytamy, że w tym miejscu nie wyklucza się zabudowy wielorodzinnej. Ja tylko pokazuję to, co zostało uchwalone, nie odnosząc się do tego, ale nie mogę mówić, że tego nie było, bo to jest, to funkcjonuje, to jest w naszych dokumentach. Janusz Kubicki, pytany o przyszłość tej działki, zaznaczył, że będzie rozmawiał z deweloperem. Dodał również, że on jako prezydent miasta nie ma mocy decyzyjnej w sprawie ewentualnego odkupienia działki. Potrzebna jest zgoda Rady Miasta. Kubicki podkreślił również, że jak na razie kontrowersyjna wycinka została wstrzymana. Mieszkańcy poprosili mnie o to, abym doprowadził do wstrzymania wycinki, co też zrobiłem. I teraz rozpoczęcie negocjacji z właścicielem tego terenu, co też jest przeze mnie realizowane. Prezydent Zielonej Góry przypomniał, że w ubiegłym roku radni uchwalili na tym osiedlu teren parku Braniborskiego. Sporna działka nie została włączona do terenu parku.